Hej ho, witajcie, nowy dzień. Dzisiaj mam w szkole jasełka, bo potem nas zamykają. I ja na jasełkę idę jako Renifer. Znaczy Grinch'a nie będzie, świąt nie będzie. Ale mam sweterek zimowy i rogi zimowe. I tak właśnie będę jasełkować. A make-up też próbowałam robić trochę na Renifera, co by było oko reniferowe. Idę jeszcze ogarnąć gitarę, chwyty, siebie i jadę do Biedry zobaczyć, czy jest pościel świąteczna i proszę się nie śmiać. Mamy połowę grudnia, więc pościel świąteczna, jak będzie czerwona krata, będziemy brać. Gdzie mam przycisk, żeby was wyłączyć? Tutaj. Hej, hej, nie mieszczą się rogi w aucie. Jaki z tego wniosek? Za małe auto. Za małe ktoś auto. Rogi jakieś tam, coś tam. Nie rogi, nie? Pierogi. Zaraz będzie klątwa. Nie, wrogi, nie. Czekajcie. Radio uczyłaś, będzie głośno. O, proszę, sorry. Znowu ci zablokują. Znowu mnie zablokują. Nie dojadę w tych rogach. Będę je musiała mieć. A zalisz, ale sweterek jest, wszystko jest. No i słuchajcie. No, pani idzie. Pani się nie zastanawia. Ja też jestem. To nie jest tylko głos podłożony w rozprodukcji. A, dobrze by było. Jak mi zniknie asystentka, dlaczego pan tak gwałtownie... Ja? A, no jeszcze wiecie co. To jest mała wiejska droga. Hello. Hello. Proszę pana Mercedesa. O, przepraszam. To nic. Przepraszam pana, nie Mercedes nie czyni kierowcy. O, pani kierowcy. Już jedzie staczką w sklep. Tak, to jest, co są te wózki kobieta, dla babci. Znaczy ja zawsze mówiłam, że to są wózki dla babci, nie? Takie ściągną te babci. I jedzie do Dina, no. Jedzie do Dina. I robimy bum, 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 do Biedry. Słuchajcie, dajemy czadu. No. Nie, ja tak nie jeżdżę, nie naprawdę. Jestem spokojny kierowca. Tak, znam różne oblicza kierowców. Kierowców różne oblicza. Boże, no. Ja się muszę nawozić z tymi ludźmi. Nawozić. Mamy bardzo blisko też Biedronkę, ale no to mamy w ogóle tak, rzucicie kartoflem, tak. Traficie. Wolno. No, w neon. No. Ile neon. Mamy stopni? 3 stopnie. No ja mówiłam, że nie będzie przymrozku. Ile masz kropek tam? Kropek mam tyle, że jeszcze trochę w tom i z powrotem dojadę, a jutro będzie tankowanie. No, bo ja tu patrzę. I mam cały bak benzyny, nie? Wiem. Cóż za oszczędność, pół roku temu zakupiona. No naprawdę. Także zaraz. Ale ta Biedronka, słuchajcie, wczoraj oglądam vlogi Glam Pauly, a ona pokazuje, że z Biedronki ma pościel. I to jeszcze taką tą, co ja ją uwielbiam, czyli taka cieplutka. Co tam jest? I czeka na mnie. Dostałam po wieczorku jeszcze. Widzisz, a no wieczorek też był fajny, słuchajcie. Wieczorek był super, bo żeśmy sobie śpiewali i zgadywali z gadywanki. To bardzo poważny program ezoteryczny, na którym non stop wróżymy. Jesteśmy bardzo poważni. Erotyczny. Lekko. Zabarwieniem erotycznym. Taka różowa landrynka. Tak już jest. Muszę zwolnić, słuchajcie, bo mam zabudówkę. Zabudówkę. Teraz mi się przypomniał, czy ja jakoś maseczkę umiem. Zaraz będziemy świadomi, czy w tej Biedrze jest. Jak nie, to obszukam wszystkie w pobliżu. Świadoma trafia obowiązków wynikających z poszukiwania pościeli. Uroczyście świadcza, że nie odpuszczę, póki ją dorwę. No, uroczyście przysięgam, że knuję coś niedobrego. Co za tłok w tej wiejskiej Biedronce w ogóle. Ja nie wiem, co koszyków pierogi kupują, czy jak, czy... No, takie, wiesz, tam wszystko zbliżają nawet czasami. No ale ty jest piątek, godzina poranna wręcz. No ale ludzie rano, nie wszyscy pracują. Niektórzy mają... Właśnie jak to nie pracuje? Tak, jak co ty robisz wtedy? Ja pracuję, tylko ja inaczej, bo ja mam inne prace. Inny plan, no oni też mają. Nie tylko ty jesteś wolnym szczalcem. Dobra, idziemy szukać pościeli. Bez gadki, bo szkoła czeka, jasełki. Kocham tą Biedronkę. Była pościel. Wziąłam dwie. No ale 45 zł rabatu z pościeli, która kosztuje 90, daje mi jedną w połowie ceny w ogóle. Rewelacja, a taka cieplutka pościel jest fajna, ona taka polarkowa. Wiecie, nie jest tak widoczna, nie?
Ale radochę mam poniekąd. Jestem jednorożcą z choinką. Takie tam zalisz zacny. No i słuchajcie, pościel zacna. 2x2,20, dwie poduchy. Dwustronna, patrzę, że to jedna taka, a druga w renifer. W renifer będzie. No, także wymianka nastąpi za moment. Tamty już sobie 2 tygodnie śpię akurat, a tu piękność. I właśnie lecę, bo to są te pościele, które ja uwielbiam z tego. Misia! Przesyłeczka, już wiecie od kogo. Wiecie od kogo? Nasz jednorożec. Papier. Outfit. Outfit of the day. Dziś mikołajkowe był dzień w szkole. Jasełki były, tak. O, wii. Wii. Wow, wii. Zapachniało luksusem. To jest, Stefana, jakby luksusowo. Tak, to dużo TikToka. Pozdrawiamy TikTokerkę Violettę. Tu napisane jest bławatek, bławatek, bławatek. O Jezu. Thank you very much. Tu napisane jest wiśnia, wiśnia. Wiśnia, wiśnia tak napisane? Hrabina jest napisane. No, ręka mi się część. Chciałam kulturalnie. Wesołych świąt, Viola. PS. Rozczesanie chwosta i wąsów. Proszę pożyczyć szczotki od kotka. Aha, mam. No, brakłam. Do rozczesania, do rozczesania. Gwiazdka. I papiery. A takie milutkie, one są dobre do żurnalowania. Bucik piękny. Z chwostkami ładnymi. Znaczy, no. Tak. Patrzę, czy gdzieś się da go. Jest! Jest, znalazłem. Na pewno jest. Znalazłam. Teraz powiesimy, bo tak. U nas komoda jest jako kominek. W bucikach. Przy okazji. Dobrze, dziękujemy. Następny presentation. To wszystko znam, widziałam, ładne, takie, takie piękne. Oj, 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 oj. Oho, widziałam pana. Znamy się z TikToka z tym panem. Znamy się tu tylko z widzenia. O jedno, ile choinków. Ale wie. Zobaczcie, ile choinków. Już mi choinki brakuje na te choinki. Super! Trzeba będzie większą kupić. Większy tam, większa choinka. Jak patriotycznie, biało-czerwono. Plus zielony, ale to jest to. Czyli jest symbol tu świąteczny. Wszystko dlatego, że wszyscy wiedzą, że ja mam biało-czerwoną choinkę przez aniołek. Niech będzie, to ja wiem, że to jest chwostek, ale wygląda jak aniołek. Wygląda. Tu jakie nice i śliczne. Pentagramiątko. Gwiazda. Gwiazda. O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie. Para, papara. Brokat. Brokat nam nigdy nie zabrakło brokatu i złota. Never ever. Świeczka. I teraz uwaga. Skrzatuś. Wieszadełczuś. Kolejny wieszadełczuś. Jeszcze jeden wieszadełczuś. Jeszcze bardziej nice wieszadełczuś. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I jeszcze jeden wieszadełczuś. Czyli mamy bombków drewnianych jak mrówków. Dobrze jest sznurek. I świeczka. Dziękczynność. Tak, jeszcze jedna. No. Patrzę. Puchaczy. Patrzę. Wrzucę do pudełka, bo pudełko zacne. No i gwiazdki są. Ja pięknie. Lubię tak pięknie opakowane. Gdzie? No. Ja również tak mam. Taki cudowny zestaw. Lamowatka z najlepszymi życzeniami. Tu jest taki piękny krasno. I cudownych miliony choineczek. Super takie, bo ja jadę teraz do domu, do Wejherowa. I będę miała czym ozdobić moją małą chatkę. Jestem przeszczęśliwa. Ta cudowna gwiazda jest przepiękna. Tak się staram, zaraz pokażę wam na czerwonym podbiciu, żeby to tak ładnie oddało. O, przepraszam. O, piękna.
Są oczywiście choineczki. O, te malutkie uwielbiam, makramki. Kolejne choineczki. I tu są jeszcze inne cudowności. Takie wypalone. Choineczka. Mój mały domek. Bałwanek, nazywany przeze mnie bławankiem. Tu kolejna dupka. I kolejna. I jeszcze taki fajny skrzat stojący. No i serce mi skradło. Dostałam przepiękną świeczuszkę z namalowanym bławatkiem. Będzie taka świeczka. Taka świeczka, nie wiem, czy ją zapalę, czy ją wypalę, ale jak będzie mi źle, to sobie ją zapalę dla wzmocnienia. O, jeszcze jest takie chwościki. No i złoto. Nie może zabraknąć złota. Złoto, złoto. I kolejna świeczka Merry Christmas. Dziękuję przeserdecznie Violetko. Dziękujemy za te właściwie cudowności. Życzę również zdrowych i wesołych świąt Tobie i Twojej całej rodzince. Jeszcze co małe, co nieco. Zapomniałam, bo odłożyłam na bok. To jest prześliczna taka kosmetyczka. Z zameczkiem, jak to Asia mówi, na ekspres. W Łodzi mówią ekspres, ja mówię zamek. Piękna, fajna, bardzo się przyda. Dziękuję. Jeszcze byłyśmy w odwiedzinki u Kasi, naszej małej Miki. Dostałyśmy takie fajne. Ja już się kremowałam. Takie masełko. I fajne. Od sznurkarium. Fajne takie ozdoby również na choinkę. Ja to jestem przeszczęśliwa. O, jest bławanek, jak ja to mówię. Słodka pałeczka. Znaczy się ze sznurka, ale imituje słodką pałeczkę. Tutaj fajne takie kuleczki. Bałwanek. I... Licznie dziękuję. Musi być. I patrzę, że mi Stanik pięknie prześwituje, ale no to akcent też musi być. Sexy. Albo światło. Akcent sexy. Ja jeszcze pokazałam, no ale nie. Nie, no dostań. Na vlogu pokażesz. Na vlogu pokażę. Myślisz, że starczy? Muszę ci tutaj oblukać. No i to widzą. Dobrze, dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Kto tam dochodzi? Cześć, cześć wszystkim, cześć wszystkim. Pomarańcze na bogactwo, ale wiecie, o co chodzi, o zapach. Mamy jeszcze przyprawę piernikową. Tak, ale to już dodamy do cukru, tak, cukru, jak będziemy. Żeby posypać. Starczy? Tak, może byś trochę tam mierzyć, bo ja wiem, bo jeszcze mi do herbatki. Ja wiem, że możemy dać jeszcze żurawinki. O, żurawinki. To będzie typowo, nie? To dobra, żurowanie ja prawie głoda jule będzie. Dobra, wystarczy? Każdy śpiewać chce, więc oddajmy jej głos. Niechaj powie nam wprost. Co za to się i tak to wygląda ten wieczór. Ale w której, bo tu ma zez na każdym kroku, to się śmieje. Słuchaj, może tam będzie lepiej. Przy tej dużej. No, przy tamtej. Świcę. Nie przeszkadzaj ci, mistrz. Trzy, dwa, jeden. Turystyczna. Tego się nic nie wytnie, no to co mamy zrobić z tym numerem? Klaps numer dwa! Kto ja, mu ten, tam sąsiedzi. Ja mu wyślę making of osobno. Turystyczna piosenka na dobre i na złe. Turystyczna piosenka, każdy śpiewać chce, więc oddajmy jej głos, niechaj powie nam wprost, co dobrego u niej słychać, jak i gdzie. Turystyczna piosenka na dobre i na złe. Turystyczna piosenka, każdy śpiewać chce, więc oddajmy jej głos, niechaj powie nam wprost, co dobrego u niej słychać, jak i gdzie.
Brawo! Thank you.